Czas, kiedy wyłączony telewizor straszył czarnym prostokątem, mamy już chyba za sobą. Nowy telewizor Samsunga, Samsung The Frame, zupełnie zmienia nasze podejście do oglądania telewizji. Wtedy, kiedy oglądamy telewizję, mamy kolorowy obraz, mamy technologię 4K, doskonałe kolory. Ale nie robimy tego zawsze. Wyłączamy telewizor i dotychczas mieliśmy czarny ekran. Teraz możemy w tym miejscu pokazać wybrane dzieło sztuki. To może być grafika, to mogą być nasze zdjęcia, to mogą być reprodukcje malarstwa. To my decydujemy, co chcemy oglądać. W trybie sztuka wykorzystujemy dwa czujniki, które są w tym telewizorze. Czujnik ruchu i czujnik światła. Czujnik światła powoduje, że grafika, jej ekspozycja jest odpowiednio dobrana do oświetlenia pomieszczenia. Czujnik ruchu jest potrzebny po to, żeby telewizor przeszedł w stan uśpienia wtedy, kiedy go nie oglądamy. Więc jeżeli nikogo nie ma w salonie, a ustawiliśmy czujnik ruchu na 15 minut, to po 15 minutach telewizor przejdzie w stan czuwania. Jeżeli ktoś wejdzie do salonu, znowu wyświetli się grafika. Mamy już w momencie, kiedy kupimy ten telewizor, do wyboru ponad 100 prac w galerii Samsunga. To są na przykład martwa natura, wzory, miejska abstrakcja. Możemy wybrać pracę, która nam się podoba. Na przykład jedną z tych. Możemy zdecydować, że obejrzymy ją bez passepartout, ale możemy wybrać też passepartout. Szerokie albo węższe. Załóżmy, że wybierzemy szerokie. Mogę wybrać też kolor. Zatwierdzę i po chwili mam już tą grafikę na ekranie. Jeżeli będę używał własnych zdjęć, mogę zdecydować, że to są na przykład trzy zdjęcia, jedno obok drugiego. Albo cztery małe, jedno duże. Mamy 16 możliwości, czy 16 wariantów, w których możemy pokazywać zdjęcia. Skąd jeszcze możemy brać reprodukcje? Jest sklep, Art Store, w którym możemy kupić dzieła sztuki z kilku największych galerii na świecie. Wykupujemy abonament miesięczny, w ramach tego abonamentu możemy wybierać pracę. W Samsung The Frame nie ma trybu slideshow, przynajmniej na razie. Oglądamy to dzieło sztuki, które wybraliśmy. Jeżeli powiesimy Samsung The Frame między innymi obrazami, trudno jest powiedzieć, gdzie jest telewizor. Możemy też wymieniać ramki. To są ramki na magnes. Możemy wybrać brązową, możemy wybrać białą lub srebrną, albo jasną, przypominającą drewno. System montażu w telewizorach Samsung The Frame jest tak dobrany, żeby telewizor przylegał do ściany, ale w każdej chwili możemy go odchylić. Jeżeli mamy problem z wiertarką, omsknęło nam się o parę milimetrów albo nawet centymetrów, możemy dopasować obraz tak, żeby wisiał prosto. Mamy też aplikację w smartfonie, Samsung Smart View. To jest aplikacja na system iOS i na Android, która pozwala nam regulować temperaturę barwy. Czyli ta biel może być zimna lub cieplejsza. Możemy rozjaśnić ten obraz albo ściemnić. Możemy także ustawić czujnik ruchu na 15 minut, na 30, ale możemy też ustawić czułość tego czujnika. Czyli jeżeli mamy kota w domu, to czujnik nie zareaguje, jeżeli ustawimy minimalną czułość. Ale wystarczy też jeden przycisk na pilocie i z trybu sztuka wychodzimy i mamy pełnoprawny telewizor 4K z chyba najlepszym smartem w tej chwili w telewizorach. Możemy odtwarzać materiały wideo, możemy podłączyć Xboxa. Wtedy, kiedy podłączymy na przykład Xboxa, to nie musimy pamiętać, że mamy to urządzenie pod HDMI 1, bo zobaczymy ikonę tego urządzenia na pasku. To jest doskonały telewizor, który każdemu designerowi, każdej osobie, która jej zależy na wyglądzie salonu, daje zupełnie nowe możliwości. Ten czarny ekran przestaje nas w tej chwili straszyć. Samsung The Frame to telewizor, który możemy zainstalować czy zaaranżować w pomieszczeniu na kilka różnych sposobów. Można go powiesić płasko na ścianie między innymi obrazami czy grafikami, ale możemy go też zainstalować na takiej ramie, która stoi tutaj obok mnie, która przypomina sztalugę. Możemy go postawić na nóżkach na komodzie. Metod aranżacji jest bardzo wiele, ale proszę mi wierzyć, że najlepiej The Frame wygląda między innymi grafikami, między innymi obrazami. Znajomi, którzy nas odwiedzą, będą mieli problem z odróżnieniem telewizora od innych prac czy od innych grafik, które będą wisiały na ścianie.
Telewizory The Frame, o których mówiłem, wykorzystują technologię kropek kwantowych w ekranach, ale jeszcze wyższy poziom reprezentują telewizory QLED Samsunga, których ta technologia kropek kwantowych osiągnęła chyba w tej chwili już prawie maksymalny poziom. Uzyskujemy prawie 97% tak zwanej palety DCI. Jeżeli idziemy do kina i w kinie oglądamy filmy, to tam właśnie ta paleta kolorystyczna jest stosowana. Z wszystkich badań wynika, że Amerykanie, a myślę, że i Polacy, w większości oglądają filmy w jasnych pomieszczeniach, oświetlonych pomieszczeniach. Dlatego telewizor powinien dawać jasny obraz, ale jednocześnie kolory powinny być nasycone. I to między innymi gwarantują telewizory Samsunga z technologią kropek kwantowych. Jesteśmy dumni z tych telewizorów z kilku innych powodów. One między innymi mają doskonały system i doskonałego smarta. Po raz trzeci z rzędu w tym roku telewizory Samsunga uzyskały wyróżnienie TV-testu za najlepszy system w telewizorach. Właściwie kiedy mamy smarta? Smarta w telewizorze mamy wtedy, kiedy podłączymy telewizor do internetu, a dzięki temu mamy wszystkie serwisy typu Netflix, HBO, Player. Właściwie jesteśmy uwolnieni od ramówki, oglądamy wtedy to, co chcemy i kiedy chcemy. Kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna w nowych telewizorach, to jest to, że doskonale współpracują ze smartfonami. Możemy ekran z telewizora sklonować na smartfon albo ekran smartfona sklonować na telewizor. Możemy zarządzać za pomocą pilota w smartfonie telewizorem. Niedługo przed nami CES, już w styczniu w Las Vegas i myślę, że na CES-ie Samsung pokaże nowe rozwiązania i nowe technologie i na pewno będą one dążyły do jak najlepszej jakości obrazu i do jak najlepszej współpracy różnych urządzeń z naszymi telewizorami.